Dzisiaj niestety 3-0 w plecy. Brak punktów. No i teraz playoffy, ale tak zwane utrzymanie niestety tylko. Tak, no akurat nawet gdybyśmy zdobyły punkt, to nie zmieniłoby to naszej sytuacji. Gramy w playoutach. A 3-0? Szkoda. Ja żałuję bardzo, bo myślę, że można było coś urwać w Wiśle. Myślę, że zabrakło nam też trochę determinacji, takiego pazura w niektórych momentach. Może jeszcze jakbyś, tak jak widzieć, atmosfera osiemnastki trzyma, czyli urodzin. Nie, atmosfera jest bardzo dobra w zespole. Myślę, że te ostatnie dwa mecze, które wygrałyśmy tutaj u siebie, pokazały, że idzie to do przodu wszystko. No Wisła, no nie oszukujmy się, jest to trudny przeciwnik, jest to przeciwnik, który myślę na pewno będzie w Orlenidze. Należało tylko na tym, że po prostu nie było do Warszawy różnicy blisko. 20 punktów. Nie? No akurat tak się trafiło, że na koniec powinien być wicelider z liderem, ale tak. Ale jakoś tak pierwszy z pierwszym. Tak, no właśnie. Teraz tak dwa mecze na wyjeździe i dopiero trzeci mecz. O ile wszystko dobrze pójdzie, to może i kolejne. No i jak tam przygotowania? Coś będzie poprawione, coś myślę, zmieniamy, na coś. Pewno. No teraz myślę, że te dwa tygodnie poświęcimy tylko je wyłącznie na cross. No. Ale to tam rozumiem na ferie, tak? Jedziemy i tam zamieszkamy, aklimatyzacja. Nie, no jedziemy podobno wcześniej, żeby też troszeczkę tam zaklimatyzować, z czego się w sumie cieszę. Dwa mecze, trudne mecze na pewno. Trzeba zrobić wszystko, żeby chociaż jedno zwycięstwo stamtąd wywieźć. No ja bym była za dwoma. Osobiście i na trzeci przyjechać tutaj do nas. No ja wierzę w to, że będzie dobrze. No i może na koniec jeszcze coś od siebie, do drużyny, nie wiem, do kibiców, do trenera, nie wiem, jakieś nie, uwagi. Do trenera, nie do drużyny, nie, ale do kibiców na pewno. Dziękujemy bardzo za wsparcie, bo naprawdę bardzo, bardzo nam to pomaga. Dla mnie osobiście kibice to jest siódmy zawodnik na boisku i bez nich jest ciężko. Także dziękujemy i oczywiście zapraszamy na kolejne mecze. Dzięki. W naszej sali. Dzięki. Dziękuję.